Euler badał właściwości liczb, zwłaszcza rozkład liczb pierwszych. Zdefiniował ważną funkcję, tak zwaną funkcję fi. Mierzy ona rozbijalność liczby. Powiedzmy, że mamy daną liczbę n. Funkcja fi określa, ile jest liczb całkowitych mniejszych od n lub równych n, nie mających z nią wspólnych dzielników. Na przykład, jeśli chcemy wyznaczyć wartość funkcji fi dla 8, to sprawdzamy wszystkie liczby od 1 do 8. Patrzymy, ile liczb całkowitych nie ma z 8 wspólnego dzielnika większego niż 1. Zauważcie, że nie policzymy 6 ze względu na wspólny dzielnik 2. Za to 3, 5 i 7 pasują, bo wspólnym dzielnikiem jest tylko 1. Zatem fi policzone dla liczby 8 wynosi 4. Co ciekawe, obliczanie funkcji fi jest trudne poza jednym przypadkiem. Spójrzcie na wykres. Naniesiono wartości tej funkcji dla liczb całkowitych od 1 do 1000. Widzicie jakąś prawidłowość? Linia prosta punktów u góry to wszystkie liczby pierwsze. Ponieważ nie mają one czynników pierwszych większych od 1, to wartość funkcji fi dla każdej liczby pierwszej p wynosi po prostu p minus 1. Wartość funkcji fi dla 7, liczby pierwszej, to wszystkie liczby całkowite prócz 7, bo żadna z nich nie ma wspólnego dzielnika z 7. Zatem wartość funkcji fi dla 7 wynosi 6. Jeśli każą wam wyznaczyć wartość fi dla 21377, liczby pierwszej, wystarczy odjąć 1, by uzyskać rozwiązanie 21376. Łatwo jest obliczyć wartość funkcji fi dla każdej liczby pierwszej. A to prowadzi do czegoś ciekawego, bo funkcja fi jest multiplikatywna, czyli wartość funkcji fi policzona dla a razy b równa się fi policzona dla a razy fi policzona dla b. Jeśli wiemy, że liczba n jest iloczynem dwóch liczb pierwszych, p1 i p2, to wartość funkcji fi dla n jest po prostu iloczynem wartości dla każdej z liczb, czyli p1 minus 1 razy p2 minus 1.